Witamy na debacie Pensy, debacie organizowanej w sieci magazynu Brief. Chciałbym Państwa poprosić o przedstawienie się. Katarzyna Kamka, Link 4. Marek Sudolski, Avon Cosmetics. Elżbieta Pełka, Penisa. Bożena Leśniewska, Grupa Telekomunikacja Polska, Orange. Monika Nowakowska, Miraculum. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać z Państwem, z grupą ekspertów o sprzedaży, temacie ważkim z punktu widzenia całej działalności, już przeszło 3-letniej działalności Polish National Sales Awards, która to sprzedaż jest głównym motywem zainteresowania konkursu i w całej tej inicjatywy. O sprzedaży, o miejscu sprzedaży w strukturze biznesu, o miejscu sprzedaży w filozofii biznesowej. No więc jak to jest? Czy Państwo z perspektywy swoich doświadczeń zgodzilibyście się z taką tezą, że sprzedawcy są w firmach niedoceniani? Ja uważam, że jeżeli chodzi o kwestię działu sprzedaży, to każda filozofia firmy i każda firma powinna zdecydować się, jaki dział jest w firmie najważniejszy. I akurat tutaj reprezentujemy spółki czy firmy, w których biznes opiera się o sprzedaż. Więc trudno mówić o tym, żeby dział sprzedaży, na którym opiera się firma, bo żyje firma ze sprzedaży i z marży, którą osiąga na tej sprzedaży, aby ten dział był niedoceniany albo żeby organizacja nie była na tym jakby segmencie firm oparta. Ja uważam, że w wielu przypadkach raczej dział sprzedaży jest doceniany i sprzedawcy są doceniani. Pani Solęcz, prosimy o opinię. Ja myślę, że jest tak, że nigdy nie uzyskamy jednoznaczności w odpowiedzi na takie pytanie. Sprzedaż to jest miejsce, w którym wytwarza się poczucie wśród ludzi, którzy ją realizują, że tak naprawdę przynoszą biznes firmie. W związku z tym mają oczekiwania, są wymagający, oczekują docenienia, nagrodzenia, a ponieważ sprzedaż to jest specyficzna działka, w której każdego dnia zaczyna się od nowa. Ma się nowy target każdego tygodnia, miesiąca, kwartału, zależnie od systemów rozliczeniowych, to de facto każdego dnia i każdego miesiąca można odnieść sukces, za który oczekuje się nagrody. Więc z tego punktu widzenia nigdy nie uzyskamy takiego pełnego zadowolenia, zwłaszcza dobrych sprzedawców, którzy mają poczucie swojej ważnej, silnej, istotnej dla firmy misji i oczekują za to docenienia, wyróżnienia, nagrody, kompensat finansowych itd., itd. A czy też nie jest tak, że w firmie, w strukturze, w przypadku postrzegania sprzedawców przez zarząd, przez prezesa, dochodzi do pewnego takiego konfliktu, że z jednej strony okej, uznajemy, że ta sprzedaż jest ważna dla rozwoju naszego biznesu, a z drugiej strony kontynuujemy pewne stereotypy, jako że po prostu jesteśmy częścią społeczeństwa i przez to traktowanie tych sprzedawców w organizacji nie jest do końca adekwatne. Jak Pani uważa? Absolutnie. Zgadzam się z tym, że zawód sprzedawcy jest bardzo ciężki. Ja bym na to nałożyła jeszcze kwestię obsługi klienta, jeżeli w ogóle mówimy o tym, żeby to przynosiło efekty. I też prawdą jest to, z moich obserwacji, że nie każda osoba jest w stanie pracować w sprzedaży i do tego musi mieć po prostu odpowiednią strukturę psychiczną czy jakby osobowościową, jeżeli chce odnosić sukcesy, ponieważ nie każdy jest w stanie codziennie rano jakby zmierzać się z celami, jakie ma dawane, jeżeli chodzi o sprzedaż, szczególnie jeżeli czasami mu to nie wychodzi. Więc to jest jakby ten aspekt, ponieważ chciałabym pociągnąć ten temat, o którym Pani mówiły. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, jeżeli chodzi o to, jak zawód sprzedawcy jest postrzegany przez zarząd i w poszczególnych firmach, ja myślę, że to zależy przede wszystkim od kultury organizacji, bardzo często. I w tej chwili moim zdaniem, tak jak mam, myślę, że dość duże spektrum firm w Polsce i zarządów, bo Pensa dała mi taką możliwość chyba wyjątkową, że przez te 4 lata udało mi się chyba porozmawiać z większością różnych szefów sprzedaży, czy w ogóle z ludźmi ze sprzedaży. I widzę zdecydowanie, że ten prestiż zawodu sprzedawcy wzrasta. Natomiast myślę też, że to nie tylko i wyłącznie zależy od samych zarządów i firm, tylko również od samych sprzedawców, od samych ludzi. To jak oni po prostu widzą stawiane sobie cele, bo jeżeli na przykład
ja otrzymuję informację, powiedzmy, od jakiejś organizacji, która prosi pensę o to, żeby zastanowić się, jak pomóc rozwinąć dział sprzedaży, czy jak zdefiniować problem, który mają i jak pomóc samym sprzedawcom, to też widzę, że tak naprawdę musi być, czy bardzo potrzebna jest dobra wola obu stron. Jeżeli zarząd daje dosyć dobre narzędzia, jeżeli sprzedawcy sprzedają tylko te produkty, które dobrze znają, bo nie chcą po prostu, wiedzą bardzo dobrze, że jeżeli będą sprzedawali to, co dobrze znają, to im to szybciej pójdzie i osiągną targety, więc to jest też tak, że dla mnie jest to dowodem na to, że nie każdy nadaje się po prostu. Ale jasne, wspomniała Pani o roli zarządu. W każdym zarządzie powinien być sprzedawca i to nie osoba określona, być może w sposób sztuczny, mianem dyrektora sprzedaży, czy też członka zarządu zajmującego się sprzedażą, ale sprzedawca właśnie taki, który wyszedł od pracy w tym przysłowiowym polu, tak? Czy zgodzicie się Państwo, że to jest recepta na to, żeby tożsamość sprzedaży w strukturze i w filozofii organizacji była właściwa? Ja ostatnich parę lat pracuję jakby w sektorze direct, gdzie sprzedaż nie kończy się na odbraniu pierwszego telefonu, bo to jest relatywnie najprostsza strona przedstawienia oferty i domknięcie sprzedaży. Ta trudniejsza strona to jest utrzymanie klienta, a to robią już osoby, które nie są postrzegane w organizacji jako sprzedawcy, tak? To są działy, które utrzymują retencję, które obsługują w przypadku ubezpieczeń szkody. Kto by kojarzył szkody ze sprzedażą? A tak naprawdę od dobrze załatwionej szkody zależy, czy ten klient z nami zostanie i jak ta sprzedaż dalej będzie wyglądała. Także jakby serwis i cały ten element posprzedażowy. Dla mnie sprzedaż to jest cała organizacja, nie tylko działy sprzedaży. Powiedziałbym, kto nie jest sprzedawcą w organizacji. Tak naprawdę dobra organizacja to sprzedawcy znajdujący się w każdym dziale. Mówię tutaj o wsparciu działu sprzedaży poprzez projekty informatyczne, poprzez projekty marketingowe, chociaż prawdopodobnie osoba z działu marketingu podniosłaby kwestię, co było pierwsze, kura czy jajko. Niemniej w naszej firmie cele sprzedaży, osiągnięcie pewnych wyników mają osoby na przykład z działu IT. Tak samo jest w innych działach, w związku z czym tak naprawdę cała organizacja jest nakierowana na po prostu osiągnięcie konkretnych wyników. Czy dla Państwa, osób zarządzających sprzedażą, dział sprzedaży to jest grupa konkretnych osób, Pana Henryka, Pani Krystyny, Pana Zbigniewa? Czy dział sprzedaży to jest wartość agregowana, którą oceniacie jako menedżerowie z punktu widzenia wyników, z punktu widzenia podejmowanych działań? Dla mnie jest tutaj kilka wymiarów. Jeden oczywiście z perspektywy potężnego, kilkunastotysiącznego zasobu, to oczywiście wymaga, takie podejście wymaga jakiegoś ustrukturyzowania. My strukturyzujemy sprzedaż patrząc z perspektywy miksu kanałów, czyli różnymi kanałami docieramy do różnych rynków z różnymi produktami. Więc w przypadku grupy TP mamy właściwie pełne spektrum kanałów sprzedaży. Od najbardziej nowoczesnych, czyli online'u, przez telesprzedaż, przez kanały aktywne, tak zwany door-to-door, po typowy retail, czyli sprzedaż detaliczną, salony, sklepy. No i na rynku biznesowym oczywiście także handlowcy, którzy zarówno w strukturach bezpośrednich firmy, jak i pośrednich kontaktują się z klientami, a także inne formy dotarcia, gdzie na tym rynku telekomunikacyjnym coraz mocniej rozwijamy się też w kierunku ICT i bliskości do branży IT, więc i sprzedaż projektowa i taka bardzo, bardzo krosowa. Z punktu widzenia ogólnie zarządzania, realizowania celów, patrzenia przez pryzmat dużych wskaźników ekonomicznych, no to najważniejsza oczywiście jest ta struktura kanałowa. Natomiast z punktu widzenia osiągania rezultatu pracy, motywacji ludzi, no to moim zdaniem najważniejsza jest pierwsza linia zarządcza.
czyli kierownicy salonów, kierownicy zespołów handlowych, ludzie, którzy wpływają na wynik kilku czy kilkunastoosobowych zespołów, którzy sprawiają, że właśnie pan Janek, pani Kasia, pan Sławek i tak dalej, każdego dnia rano wstają po to, aby chcieć sprzedawać. Wstają, mają motywację do osiągania kolejnych rezultatów. Ja w swojej organizacji mam 670 tego rodzaju właśnie menadżerów, którzy kilku czy kilkunastoosobowymi zespołami zarządzają i to oni de facto osiągają wynik, oni sprawiają, że powstaje wielość małych sukcesów, która zagregowana stanowi sukces i wynik całej sprzedaży. A czy organizacje są przygotowane do tego, żeby od sprzedawcy w sposób skuteczny pozyskiwać te informacje od rynku? W jaki sposób to się realizuje u Państwa w firmach i jakie narzędzia są tutaj stosowane? Dzisiaj w dobie pełnej komunikacji wyobrażam sobie, że taki sprzedawca, który pracuje z produktem, może mieć informacje na jego temat nie tylko od swoich bezpośrednich klientów, ale też poprzez wszystkie nowoczesne kanały komunikowania elektronicznego, poprzez bezpośrednie relacje. Jak zrobić, żeby to się w rzeczywistości marketingowej często określa mianem insightu, żeby ten insight od sprzedawcy przeniknął do struktur decyzyjnych w organizacji? Może to nie jest nowacyjne akurat, może, ale wypracowaliśmy świetny model współpracy pomiędzy trzema elementami, czy trzema częściami organizacji, a mianowicie działem technicznym, takim działem, który się zajmuje tworzeniem produktów, wyceną ryzyka ubezpieczeniowego, działem marketingu, który to później ładnie opakowuje i wypuszcza reklamę, a działem sprzedaży. Tak naprawdę wszystkie te trzy zespoły rozmawiają ze sobą regularnie, słuchają rozmów razem, rozmawiają o problemach i dla żadnego sprzedawcy nie jest zaskoczeniem zmiana w produkcie. Część tych zmian jest jakby, używając języka angielskiego, drive'owana przez tych sprzedawców. Że klient pyta się o taką rzecz, może to warto wprowadzić jako dodatkową rzecz. I sporo dodatków, takich dodatkowych ubezpieczeń, jak myślimy tylko OC, to można dokupić do tego OC parę rzeczy, które zwiększają jakby komfort klienta. I patrzymy z relacji tej B2C, natomiast my też pracujemy z flotami, my też pracujemy z klientem biznesowym, korporacyjnym, gdzie potrzeba jest trochę inna, gdzie ten klient bardzo często nie ma, to nie jest dla niego zadanie, więc on nie ma czasu rozmawiać z nami. On rozmawia przez brokera, przez partnera, który gdzieś jest jego przedłużeniem i pokazuje nam jakby oczekiwania klienta, sektora, czasami jest to wspólne dla jakiejś branży. I też bierzemy to pod uwagę. Padło tutaj takie pojęcie humanizacji sprzedaży, czy tego aspektu humanistycznego w sprzedaży. Mam wrażenie, że na przeciwległym biegunie leży taka inżynieria sprzedaży, czyli inteligentne systemy CRM. Czy to jest droga, czy to dalej będzie się rozwijało w tym kierunku? Tylko te systemy będą coraz lepsze i coraz lepiej będą potrafiły wyprzedzać czy odgadywać moje potrzeby, czy nastąpi jakiś renesans tego sprzedawania bezpośredniego, bo jeśli rzeczywiście istnieje faktyczny problem, no to ja nie mam możliwości, muszę pójść specjalnie, pojechać do tego salonu i skonfrontować się z realnie istniejącą osobą. Ja myślę, że człowiek nie przestanie być człowiekiem. W związku z tym relacje interpersonalne, spojrzenie w oczy, empatia i zaufanie, które są tak ważne przy dokonywaniu wyborów i generalnie w sprzedaży, przetrwają też rozwój nowych technologii. Ale oczywiście spójrzmy na to, jak zmienia się społeczeństwo. Jeżeli mówimy o pokoleniu Y, czy nawet już, jak słyszałam, mówi się o pokoleniu C, czyli connected, to są to ludzie, którzy, dla których ten element bliskości, obecności fizycznej jest coraz mniej istotny. To właśnie oni są głównie użytkownikami mediów społecznych, to oni kupują przez internet, to oni komunikują się poprzez internet i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego punktu widzenia rozwój technologii i takich form komunikacji i zakupu jest jak najbardziej pożądany, bo po prostu jest na to klient i te formy będą się rozwijały.
Nie zmienia to postaci rzeczy, że nie upadnie sprzedaż detaliczna i nie znikną sklepy, i nie znikną ludzie, nie znikną fizyczni handlowcy. Po pierwsze dlatego, że są też inne pokolenia, czy pokolenie X, czy też ludzie, dla których właśnie te elementy humanistyczne są istotniejsze niż sprawność obsługi, szybkość działania i używanie tych form komunikacji, które są dla nich naturalne. W związku z tym i jedna, i druga forma ma rację bytu i jedna, i druga forma będzie się rozwijać. Jeśli chodzi o technologię, no to oczywiście rozwój sprzedaży online'owej będzie następował, rozwój komunikacji poprzez internet jako medium, za chwilę pewnie silny rozwój sprzedaży mobilnej, różnego rodzaju użycia telefonów komórkowych, zarówno do płatności, jak i dokonywania zakupów, i to jest przyszłość. Natomiast z drugiej strony, zwłaszcza w branży technologicznej, mamy do czynienia z sytuacją, że produkty stają się coraz bardziej skomplikowane, usługi są coraz bardziej wszechstronne i wielu ludzi potrzebuje porady, potrzebuje konsultacji, potrzebuje kogoś, kto poprowadzi przez ten świat cyfrowy i przez to szerokie spektrum możliwości, które wraz z nowymi technologiami się pojawiają. I tym kimś, no, z reguły może być człowiek. Reasumując, i technologia będzie się rozwijać, i te formy komunikacji i sprzedaży, ale jednocześnie coraz mocniej będziemy w fizycznych punktach sprzedaży, czy poprzez sprzedawców fizycznych koncentrować się na kliencie, jego potrzebach i jego potrzebie rozumienia i wsparcia w dokonywaniu wyborów, bo w końcu jesteśmy w świecie, w którym no, tyrania wyboru zapanowała poprzez wszechstronność i wielość produktów, które są dostępne. Czyli sprzedawca w tym rozumieniu jest takim przewodnikiem przy dokonywaniu wyborów z tej wielości i z tej różnorodności. A czy u Państwa w branży kosmetycznej też tak jest? Czy tutaj też jest dokonywanie wyborów oparcie w odniesieniu do pewnych parametrów specyfikacji? Czy tutaj mamy do czynienia ze sprzedawaniem emocji i to jest główna treść działania Waszych sprzedawców? W naszym przypadku, jeżeli chodzi o kosmetyki, to my zauważamy taki trend, że od naszych sprzedawców oczekuje się doradztwa, ale też takiego budowania pewnej świadomości. Sprzedawcy dla nas stali się takim bardziej jakby tworzeniem pewnego, nie tyle też wizerunku, ale też świadomości jakby tej całej branży kosmetycznej. Ponieważ my sprzedajemy produkty do pielęgnacji głównie ciała, tak? Więc tutaj bardzo dużo sprzedawcy spędzają czasu na temat rozmów o użytych surowcach, o składnikach aktywnych, o tym, co się zmienia. Często pojawiają się jakieś artykuły o parabenach czy jakichś innych składnikach, które są czy mogą być szkodliwe, i my zauważamy, że to do sprzedawców w pierwszej kolejności przychodzą właśnie oczekując od sprzedawców bardzo dużej wiedzy marketingowej. Teraz jakby spółka pozyskuje dwie marki do make-upu, więc też będzie, podejrzewam, taka chęć czy ochota na informacje o temat tego, jak się malować, jak wygląda cały wizaż, tak? Czyli takiego bardziej doradztwa wizażowego, więc przed sprzedawcami akurat takiej szerokiej kategorii no jest duża rola a propos takiego właśnie umiejętności pozasprzedażowych. Tak, skoro więc ten, że sprzedawca staje się konsultantem, oferuje swoją pomoc w dokonaniu wyboru, to gdzie faktycznie powinna zaczynać się i kończyć jego rola? Jakiego on tutaj wyboru, jako ten współczesny, nowoczesny sprzedawca-konsultant, dokonuje? Czy on mówi, u nas są, ale właściwie nie są szkodliwe? Albo to proszę nie kupować mojego produktu i ja będę miał po wyniku? Jak rozwiązać ten dylemat? To jest realny problem, który pojawia się u sprzedawców, z którymi rozmawiamy. Najlepsi sprzedawcy świetnie zdają sobie sprawę z tego, że takie półsłówka, niedopowiedzenia zazwyczaj kończą relację z osobą, która byłaby świetnym klientem na długi okres czasu. W związku z czym dobry sprzedawca jest w stanie powiedzieć, jakie rzeczywiście są to składniki, jest w stanie odpowiedzieć na trudne pytania, nawet w sposób taki, które mogą akurat tę sprzedaż nie doprowadzić do skutku, ale budować długoterminowe relacje. Akurat
W przypadku naszej firmy jest to o tyle prostsze, że powiedzmy oferta produktów jest na tyle szeroka, to jest ponad 1000 produktów w zależności od rynku, że można dobrać produkt, który jest odpowiednikiem, zamiennikiem. Jest to o tyle prostsze. Natomiast rola sprzedawcy w tym całym procesie tutaj w przypadku sprzedaży bezpośredniej jest jeszcze szersza, bo tak naprawdę są to nie tylko konsultantki, ale tak naprawdę mikroprzedsiębiorcy. W związku z czym mamy tutaj do czynienia także z dostawą towaru, mamy do czynienia z płatnościami i każdy ten element z tego procesu jest traktowany jako szansa na to, żeby pogłębić relacje i przedstawić nowe produkty. Okej, czyli tak naprawdę jakbyśmy postawili koło siebie nawet sprzedawców z Państwa firm, tak jak tutaj siedzimy, to byłyby, jak sądzę, zupełnie różne osoby zajmujące się zupełnie, być może nie mające w ogóle wspólnej tożsamości sprzedażowej. Jedna uważałaby się za doradcę w dziedzinie make-upu, druga za osobę zajmującą się wysoko zaawansowanymi technologiami, trzecia za osobę sprzedającą ludziom to poczucie bezpieczeństwa, które jest tak niezbędne, każdy ma doskonałą tego świadomość. Czy według Państwa, i chciałbym to pytanie zaadresować do wszystkich, czy jest jedna najważniejsza cecha osobowości wspólna każdemu dobremu sprzedawcy, niezależnie od branży? Najtrudniejsze zadanie spada na Panią, bo ja chciałbym Panią pierwszą zaprosić do odpowiedzi. A ja myślę, że taką cechą to jest umiejętność budowania zaufania i umiejętność powiedzenia tego nie. Tak? I nie w rozumieniu, tak, ja mam świadomość, że ja nie domknę tej sprzedaży, ale ja nie jestem tu po to do końca, żeby zrobić wynik tylko raz. I zbudowanie zaufania to, co później procentuje w sprzedaży. To, na czym firma buduje swój sukces. Ja bym to nazwała zaufaniem, tak? Czasami bardzo trudno jest wytłumaczyć te ciężkie rzeczy, tak? Tak jakby Pan wspominał, a jak się ma tą dobrą relację z klientem, jak się z nim rozmawia, zna się jego potrzeby, to jest łatwiej powiedzieć, że drogi kliencie, w tym miejscu lepiej kup to od konkurencji, bo to jest ich przewaga. I to wcale też nie bije źle w tą relację. Tak naprawdę ten klient ma świadomość, że on nie będzie nigdy nabrany, że on nigdy nie będzie oszukany, że on ma to poczucie bezpieczeństwa i to w każdej branży. Ja to pamiętam jeszcze sprzed 16 lat, kiedy nieraz się klientowi mówiło, proszę skorzystać gdzieś tam ze specyficznych usług konkurencji, a to powodowało, że się wygrywało kolejny przetarg i kolejny partner dochodził, bo on wiedział, on nigdy nie miał ryzyka, że jemu obiecam przysłowiowe gruszki na wierzbie, tak? Że on to, co dostanie, to na pewno będzie wysokiej jakości. I dla mnie tą cechą jest zaufanie, taką, która połączy wszystkich. Zaufanie rozumiane, że ja znam produkt, znam potrzeby klienta i umiem się w tym odnaleźć. Co kochamy wszyscy? Bo chyba od tego trzeba było zacząć. Kochamy atencję, że ktoś potrafi nas wysłuchać i zadać właściwe pytanie. Myślę, że sprzedawca to taka hybryda, która z jednej strony potrafi świetnie słuchać i ma po prostu takie czułki empatyczne, a z drugiej strony umiejętnie zadawać pytania i komunikować się. To jest cecha, która myślę, że jest wśród wszystkich dobrych sprzedawców. Z mojego punktu widzenia bardzo istotne jest i zaufanie, też oczywiście empatia, natomiast etyczne działanie, takie uczciwe podejście, znaczy takie właściwe podejście do trudnych sytuacji. Natomiast z mojego punktu widzenia dobry sprzedawca też musi mieć osobowość, taki power, gdzie po prostu, który pozwala mu właściwie w tym wszystkim zawrzeć te wszystkie elementy. I ta jego osobowość decyduje tak naprawdę, co on osiąga i jakim jest sprzedawcą. Ja dodałabym taki miks dwóch na pozór kontrowersyjnych czy elementów, a mianowicie z jednej strony potrzeba empatii, czyli rozumienia klienta, ale z drugiej strony taka krew prawdziwego fajtera. Kogoś, kto walczy o ten biznes, ale potrafi pogodzić dwie rzeczy. Perspektywę klienta i perspektywę firmy, którą reprezentuje i dla której pracuje i przynosi jej biznes. To jest trudne wyzwanie. Tak.
ale umiejętne połączenie tych dwóch elementów gwarantuje skuteczność i gwarantuje tą uczciwość w stosunku do klienta, o której mówiliśmy. Ja bym tutaj podała kilka takich cech, które wydaje mi się, że te osoby na pewno by połączyły. Na pewno takie osoby, które są dobrymi sprzedawcami, muszą mieć taką zdolność do samomotywacji, tak? Czyli takiego nakręcania się różnymi drobnymi nawet sukcesami i też nie poddawania się w porażkach. Czyli to muszą być osoby, które nie poddają się przy pierwszym potknięciu, tylko faktycznie mają umiejętność dźwigania się po każdej porażce i nakręcania się takiego pozytywnego do zdobywania sukcesów.